Cześć, słuchajcie, przychodzę ze skończonymi produktami. Zacznę od kremu. Ten, co wczoraj miałam różowy, dzisiaj mam taki jasno-błękitny, pudrowy, błękitny. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że są bardzo zbliżone i zapachowo, i żelowo. Ale tamten różowy był intensywny, miał zapach takiego żelu, przyjemniejszy, ten mniej pachnie. I troszkę dłużej się rozprowadza, wróci, troszkę dłużej się wchłania. Więc tam potrzebowano 2 godzin prawie. No tutaj potrzebował, powiem Wam, już jest 3 godziny mijają, ale jeszcze trzeba je dobrze wklepać i twarz jest taka, no, przyklejająca się. Palce się przyklejają do twarzy. I też jest taki właśnie szklisto, taki jasny. Dobrze się bardzo trzeba przyjrzeć, że jest jasno-błękitny. No cóż, no to tyle mam do powiedzenia. I balsam Sexy Angel. Mimo, że tu jest, powiem Wam, 5 ml, to powiem Wam, że te 2 sztuki, to mi starczyły tak jak te 3 ostatnio. Nie wiem, na czym to polega, ale tak faktycznie było. Pachnie takim niczym, takim powiedziałam, trochę kokosem, ale taki bardziej chyba chemiczny kokos jest. Rozprowadza się dobrze, mimo że jest troszkę płynny. Płynny i taki szklisty. Nie, jest, o, jest biały. Jest biały, aż tu mi siknęło. Jest biały i bardzo klejący, mimo że się bardzo szybko wchłania w ciało. No takie, powiem Wam, bardzo szybko. Takie 10 minut jest wchłonione i można się normalnie już dotykać po ciele, bo już się nie klei. Także ten krem, powiem Wam, 5,5 na 10. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.